Tym filmem rozwalę Twoje ograniczenia. Co ty na to? Moje też. Nasze mózgi mają ograniczenia. Rozwalimy je, odpakujemy nasze większe możliwości, bo mamy je. Zadam Ci pytanie na początek. Czy myślisz, że pieniądze dają szczęście? Czy pieniądze nie dają szczęścia? Czy myślisz, że pieniądze mogą dać szczęście, czy nie? Podam Ci perspektywę. Krótkoterminowo, pieniądze, krótkoterminowo w sensie teraz, dzisiaj, jutro, pieniądze dają szczęście. Udowodnię Ci to. Jeżeli ktoś dzisiaj albo jutro da Ci 10 milionów złotych, czy się ucieszysz? Statystycznie możemy niezaprzeczalnie powiedzieć, że większość ludzi się ucieszy. Zwiększy się szczęście, będą się uśmiechali, będzie radość, będzie więcej poczucia bezpieczeństwa, będzie większa lekkość, większe możliwości. W tym dniu, na krótką metę, będziesz szczęśliwszy, będziesz się cieszył, da ci to szczęście. Fakt. Długoterminowo nie ma opcji, że pieniądze ci dadzą szczęście. Nie ma opcji, nie wchodzi to nawet w grę. Długoterminowo to jak Twoje życie będzie wyglądało za rok. Nie będzie zależało w ogóle od pieniędzy. Powiedzmy, że ktoś ci daje 10 milionów złotych i za rok Ty masz 20-50 milionów złotych. 100 milionów złotych. Zainwestowałeś dobrze i masz więcej pieniędzy. W ciągu tego roku może wzbogaciłeś się jeszcze bardziej, ale to jak będzie wyglądało Twoje życie za rok, od dzisiaj, nie zależy tylko od pieniędzy. W ciągu tego roku podejmiesz wiele decyzji miliardy, miliardów decyzji takich małych. Będziesz stawał rano, będziesz się uśmiechał albo będziesz smutny. Będziesz reagował tak na tą osobę, reagował tak na tą osobę. Masz jakieś swoje strachy, swoje kompleksy, swoje słabości, wystraszysz się na to, zareagujesz tak, zareagujesz tak. Masz jakieś traumy, odrzucisz pewnych ludzi, wystraszysz się pewnych rzeczy. Powiesz pewnym ludziom coś pewnym specyficznym tonem głosu na bazie Twojego stanu. Wszystkie te różne małe decyzje ukształtują Twoje życie i może. Mimo to, że będziesz miał więcej pieniędzy za rok, może skończysz za rok w miejscu, gdzie masz toksycznych ludzi koło siebie, którzy cię trują. Może będziesz miał ciężkie, trudne związki z ludźmi, z rodziną. Może w związkach będziesz w złym stanie. Może będziesz zaangażowany w jakieś dziwne sprawy, bo podjąłeś jakieś różne złe decyzje. Może będziesz pod wpływem ogromnego stresu z tego powodu, i może za rok będziesz miał dużo pieniędzy, ale może też będziesz jednocześnie nieszczęśliwy, w depresji, będziesz się czuł źle, będziesz budził się rano i czuł się źle. Wtedy powiesz: Pieniądze nie dają szczęścia. I to jest fakt. Pieniądze dają szczęście. Fakt. Pieniądze nie dają szczęścia. Fakt. W innych czasach. W innych czasach inna rzecz jest prawdą. Paradoks, nie? Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym z tego powodu, że jeżeli twój mózg, który ma tendencję na przyjmowanie jednego albo drugiego, jeżeli Twój mózg pozwolisz na to, żeby Twój mózg to zrobił, wciągniesz się w to i twój mózg zrobi to. I dla ułatwienia powiesz pieniądze nie dają szczęścia. Koniec. Przyjmujesz tylko jedną stronę. Nie potrafisz utrzymać tego paradoksu. Nie potrafisz być w tym, że obie rzeczy są prawdą. Mózg wybucha, ale tak jest, sorry. Przyjmiesz jedno, bo twój mózg jest zestresowany i chcesz jedno ostateczne coś, żeby zamknąć to i być spokojny. Powiesz: Pieniądze nie dają szczęścia i koniec. I budujesz takie przekonanie, jesteś pewny. Pokazujesz wszystkim ludziom, że pieniądze nie dają szczęścia. Później żyjesz w taki sposób i chcesz doświadczyć szczęście. Interesuje cię szczęście, nie pieniądze. Pracujesz nad sobą, nad związkami, na, nad życiem ogólnie. Żeby było fajnie, żebyś był szczęśliwy. Pracujesz nad tym, nie? Przychodzi pewien dzień, gdzie pojawia się okazja, gdzie możesz zarobić więcej pieniędzy, gdzie możesz zrobić coś i zarobić więcej pieniędzy albo możesz dostać więcej pieniędzy. I przychodzą te pieniądze. I nie bierzesz ich. Dlaczego? Bo pieniądze nie dają szczęścia. Nie zrobisz tego kroku, jest okazja, mogę zarobić więcej tutaj. Nie zrobię tego. Po prostu nie wyjdzie mi zrobienie tego, bo cały czas nie. Szczęście to są ważniejsze rzeczy, pieniądze nie są ważne. Ważniejsze rzeczy, szczęście i ogólnie życie. Zignorujesz to, odpuścisz to, odrzucisz to, ale w tym dniu, w tym okresie czasu, w tym miesiącu, gdzie była ta okazja na zarobienie więcej pieniędzy, te pieniądze, jakie zarobisz, mogą ci dać szczęście, mogą ci dodać trochę więcej szczęścia. Możesz dodać sobie więcej szczęścia. Ty szukasz szczęścia, nie? Te pieniądze mogą ci to dać, ale nie, nie dadzą ci szczęścia, bo nie przyjmiesz tego szczęścia, bo będziesz czuł zgrzyt. Dostaniesz więcej pieniędzy, a nie będziesz chciał wydawać, nie będziesz chciał poczuć ten dostatek, bo, bo, bo będziesz się czuł źle, że to jest złe, że nie, pieniądze nie dają szczęścia. Bo mózg jest ograniczony, pieniądze nie dają szczęścia i po prostu nie możesz tego przyjąć. I nawet jak wydasz, to będzie taki zgrzyt, że źle, że nie będziesz enjoyował tego, nie będziesz się cieszył, nie da ci to szczęścia. Tracisz okazję na więcej szczęścia. Cały czas marzysz o szczęściu, pojawiają się pieniądze, które mogą ci dać tu i teraz, dzisiaj szczęście i nie bierzesz tego. To jest ograniczenie w jedną stronę, możesz się ograniczyć w drugą stronę, możesz być osobą, która mówi: pieniądze dają szczęście. Życie jest fizyczne, to są te sprawy. Te fizyczne, materialne rzeczy dają szczęście. To się dzieje tu i teraz. Musisz zarobić, musisz mieć, musisz zrobić te rzeczy. To daje szczęście. Bezpieczeństwo, szczęście, radość, nie? Może jesteś w tej perspektywie bardziej zamknięty. Jeżeli zamykasz się w takiej perspektywie, to przestajesz pracować nad dłuższą metą. Jesteś tak skupiony na tym, że pieniądze dają szczęście, tak bardzo starasz się, żeby te pieniądze dały szczęście, i używasz, działasz, że zrobię, zrobię te rzeczy, żeby mieć szczęście, kupię te rzeczy, żeby mieć szczęście. Sprawię sobie to szczęście. Pieniądze dają szczęście. Nie popracujesz nad sobą, nie, nie wejdziesz wewnątrz, nie przyjdziesz do, do głowy, nie wejdziesz wewnątrz, nie popatrzysz na twój stan psychiczny, nie popracujesz nad swoim traumą, nad swoimi blokadami, nie popatrzysz na dalszą perspektywę, na wszystkie te różne małe decyzje, na to, w jakich stanach przebywasz codziennie, jak te stany kształtują twoje życie. Nie popracujesz nad tym, nie wpłyniesz na swoją przyszłość, patrząc tak bardziej duchowo, tak bardziej zgodnie z prawem przyciągania, że jesteś w pewnym stanie i ten stan się zmanifestuje, to jak się czujesz, się zmanifestuje w życiu. Jak nie zaczniesz nad tym pracować, to za rok może ty chcesz pieniędzmi załatwić wszystko i dać sobie szczęście. Za rok twój stan psychiczny, to w jakim ty stanie się znajdujesz, zmanifestuje się. I jeżeli jesteś w złym stanie, to zmanifestujesz złe rzeczy. I staną się złe rzeczy. Niefajne rzeczy. I będziesz nieszczęśliwy. I te pieniądze ci nie dadzą tego szczęścia. Kolejny przykład. Powiedzmy, że jesteś osobą, która inwestuje bardzo w duchowość, nie? Jesteś pełny, jesteś Bogiem, jesteś źródłem, jesteś połączony ze wszystkim, jesteś wszystkim. Jesteś wszystkim. Nie potrzebujesz niczego, bo Ty jesteś wszystkim. To wszystko jest iluzja. Inwestujesz w takie przekonanie i ograniczasz się w tym i myślisz tylko, że to jest prawda. Później, pewnego dnia w Twoim życiu pojawi się osoba albo pojawi się okazja na to, żeby ktoś dał ci coś i cię uzupełnił. Bo wiesz o tym, że jesteś też fizyczną osobą, która ma pustki, która ma traumy, która ma cierpienie, które jest iluzją, ale przeżywasz to. To jest też doświadczenie, które się odgrywa, nie? To się dzieje, tu i teraz. Ta iluzja dzieje się. Pojawi się osoba, która może zmanifestować dla Ciebie pełnię, dodać Ci coś, dać Ci coś, czego potrzebujesz. Możesz poprosić, porozmawiać ze sobą, żeby dostać to, co potrzebujesz, to, co czujesz, że pragniesz, to, czego Ci brakuje, ale nie zrobisz tego. Nie zrobisz tego, bo jesteś pełny, nikogo nie potrzebujesz. Jesteś pełny, jesteś Bogiem. Jak to, że potrzebuję coś, jak nie potrzebuję, jak jestem Bogiem? Przecież jestem pełny od środka. Jak to jest, że potrzebuję coś? Mózg wybucha. Paradoks. Tak, jesteś też fizyczną osobą, która potrzebuje rzeczy. I możesz to doświadczyć tu i teraz. Możesz odpakować to, o czym marzysz. Marzysz i wizualizujesz sobie. Wizualizujesz sobie. Myślisz. Inwestujesz, cały czas przekonanie, że jesteś pełny, że jesteś Bogiem, i to chce się odegrać fizycznie, zmanifestować w Twoim życiu, gdzie osoba przychodzi i chce spełnić Cię, chce dać Ci coś, żebyś poczuł się pełniejszy, żebyś doświadczył to, o czym cały czas mówisz. I nie doświadczysz tego tu i teraz, dzisiaj. Nie doświadczysz tego, bo jesteś pełny, nie potrzebujesz nikogo. Nie powiesz komuś, że potrzebujesz czegoś, bo nie, bo nie potrzebujesz niesamowite ograniczenie ograniczamy się non stop w taki sposób, z tego powodu, że nasze mózgi, zwłaszcza jak się zestresują trochę, to przeskakują w jedno albo w drugie i nie ma nic innego jeżeli ja powiem Tobie, jeżeli jesteś mężczyzną i powiem Ci, hej, musisz być twardy, twardy taki agresywny trochę, w pozytywny sposób nie maliby działać facet jak ja to mówię zauważ, co robi Twój mózg? Tak. Fajne. Jeżeli się zgadzasz, to mówisz tak, 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 tak. I Twój mózg ma tendencję na patrzenie na przeciwieństwo, czyli miękko, emocjonalny i mówienie to nie. Bo to nie, nie, nie wpisuje się w to, co zgadzamy się. Nie zgadzamy się na to, że trzeba być twardym. Miękki to nie zgadza się, więc odrzucamy to. To robi Twój mózg. Ale jak ja ci mówię, bądź twardy, bądź silny, bądź sztywny emocjonalnie, to nie mówię. O tym, żebyś nie był miękki, żebyś nie był emocjonalny, żebyś nie był wrażliwy. Nie powiedziałem tego. Powiedziałem tylko jedną stronę. To nie znaczy, że tylko jedna strona istnieje. Możesz być i to, i to jednocześnie. I będziesz pełniejszym, mocniejszym i z większymi możliwościami człowiekiem, jeżeli łączysz ten paradoks, jeżeli potrafisz pojąć, że i to, i to. Powiem ci jeszcze jedną rzecz. Prawo przyciągania nie działa. Człowieku, nikogo nie przyciągniesz, nic nie przyciągniesz, nic nie przyjdzie do Twojego życia. Sprawa jest w Twoich rękach. To ty musisz wyjść i zadziałać. Ciężka praca, trzeba robić. Musisz zadziałać, musisz zrobić te rzeczy, żeby to się stało. Nic nie przyciągniesz, nic się nie stanie, nic nie wyjdzie tako. Fakt. Pojmuje to Twój mózg. Później, w tym samym dniu, przychodzi ci myśl, to, co powiedzieliśmy przed chwilą, jest faktem. Nie ma prawa przyciągania, nic nie przyciągniesz, to musisz Ty zrobić. Później, dwie godziny później, trzy godziny później, przychodzi ci myśl, przychodzi ci takie przekonanie rzeczy, o których myślisz, nad którymi pracujesz, które mówi przekonanie. Odpuść sobie. Popracuj nad swoim stanem i odpuść. Wejdź w dobry stan i odpuść. Masz. Czuj te emocje. Miej tą wizję, miej tą intencję, miej tą chęć do tych rzeczy. Zadziałaj, ale miej tą chęć i siedź, i wizualizuj sobie, i medytuj, i czuj to. I odpuść. Niech podzieje się samo. Samo się podzieje. Wejdziesz w ten stan i zostawisz to i podejmiesz różne dziwne decyzje, stawiasz się w różnych sytuacjach, gdzie wszystko się złoży, wszystko się podzieje, zostawisz, żeby samo się podziało i jakoś wyjdzie, jakoś przyciągniesz, jakoś samo się wszystko ułoży, ukształtuje się twoje życie w taki sposób, że dostaniesz to, czego chcesz. Też fakt. Teraz popatrz na to. Jeżeli zostaniesz przy tej jednej perspektywie, że odpuszczam, że wchodzę w dobry stan i odpuszczam, niech samo się dzieje. Przyciągnę, przyjdzie, przyjdzie ten partner, przyjdą te pieniądze, przyjdą te wydarzenia, które chcę. To przyjdzie, to się ułoży i zostaje przy tym, gdzie wizualizuję sobie, myślę, mam tą intencję cały czas, czuję to. Jeżeli zostajesz przy tym, to nie działasz. A jak nie działasz, to co się dzieje? Stoi tam ta osoba, stoi tam. Ta piękna osoba, którą możesz poznać. Tam jest to miejsce, gdzie możesz iść. Tu jest ta rzecz, którą możesz zrobić. Tu jest ta wiadomość, którą możesz wysłać. Tu jest to miejsce, gdzie możesz fizycznie iść. Tu jest ta szansa, którą możesz wykorzystać i zrobić pewne rzeczy. I tego nie robisz, bo zostajesz przy tej jednej perspektywie, żeby, że przyjdzie samo, nie? Przyjdzie samo, ogranicza się. Siedzisz za długo w prawie przyciągania, za bardzo Twój mózg odbiera, odbiera, nie odbiera, tylko idzie w jedną stronę. Ma tendencję, zamyka się w tej jednej stronie: że odpuszczam, że przyjdzie, że odpuszczam, że przyjdzie. To jest tendencja mózgu, który się męczy. Jak nasze mózgi się męczą, jak jesteśmy zastosowani, to idziemy w jedną stronę i zaczynasz tracić. Te możliwości. Jeżeli z drugiej strony powiesz: Nie ma prawa przyciągania, ja to zrobię. Wszystkie rzeczy są pod moją kontrolą, ja zrobię te rzeczy. To jest Twoja sprawa. Nie słuchaj się różnych ludzi, którzy mówią o prawie przyciągania. Nie ma prawa przyciągania, to Ty zrobisz. Rób to. Działaj. Jeżeli zamkniesz się w tym, to co się stanie? Będziesz próbował kontrolować, będziesz próbował kontrolować wszystko i kontrolować wszystko i kontrolować wszystko. Do punktu, gdzie blokujesz tą magię. Jak blokujesz tą magię? Miałeś kiedyś taką sytuację, że chcesz zaimponować pewnej osobie i starasz się zaimponować. I jak starasz się zaimponować, i chcesz mieć to pod kontrolą, że zaimponujesz, że zachowujesz się uważnie w pewien sposób, żeby zaimponować. To robiąc to, blokujesz siebie, usztywniasz się, nie rozluźniasz się i nie wychodzą Twoje wszystkie naturalne talenty, nie wychodzą Twoje naturalne, fajne rzeczy, które masz w sobie, nie wychodzą tak naturalnie. Nie wychodzi to, co jest w Tobie. Te różne genialne, fajne rzeczy, te Twoje pomysły, te Twoje cechy charakteru nie wychodzą. Bo usztywniasz się i zamykasz się, że kontrola. Tak samo tutaj. Jeżeli mówisz, sprawa jest w moich rękach i chcesz kontrolować, to próbujesz mózgiem zrobić coś, co nie można zrobić, bo widzisz, że dzieją się rzeczy poza Twoją kontrolą, ale ty to chcesz skontrolować i blokujesz wszystkie te same procesy, które mogą wyjść. Te automatyczne, te takie. Genialne różne rzeczy, które się podzieją. Jak odpuścisz, jak wyluzujesz, jak powiesz nie mam kontroli. To jest prawda. Ale mam kontrolę. To też jest prawda. Teraz nie mam kontroli. I puszczasz i rozumiesz, że to jest prawda. To luzujesz. I odgrywają się te procesy. Wychodzi, zachowasz się, tu powiesz, przyjdzie ci ten pomysł, zrobisz te rzeczy, tam się pojawi ta osoba, to się stanie i wychodzi. Więc. Co chcę, żeby zostało z Tobą po tym filmie? Chcę, żeby zostało z Tobą ta rzecz, że jeżeli mówisz, stwierdzasz, posłuchaj uważnie to, co powiem teraz, jeżeli stwierdzasz, że prawo przyciągania nie istnieje i ja nic nie przyciągnę, mówisz to też. Działasz zgodnie z prawem przyciągania i wierzysz to. I używasz to i widzisz, że to działa, nie? Ale też potrafisz powiedzieć i uwierzyć w to, że prawo przyciągania nie działa. Nikogo nie przyciągnę. Sam muszę zrobić te rzeczy, sam zadziałam. To mówiąc, prawo przyciągania nie działa, ja to zrobię, to zwiększasz szansę prawa przyciągania. Bum! Paradoks. Mózg wybucha. Mówiąc, prawo przyciągania nie działa... Dodajesz to do tego, że prawo przyciągania działa, dodajesz do tego, prawo przyciągania nie działa, to ja muszę to zrobić, to zmniejszasz ograniczenie. Przestajesz być po jednej stronie tylko. I to prawo przyciągania zadziała mocniej. Tysiąc razy mocniej. Chodzi o to, że potrafisz z czasem utrzymać dwa. Dwie paradoksalne prawdy jednocześnie. Że mówisz pewnie o sobie to dzisiaj, mówisz tej samej osobie jutro całkiem inną rzecz i się śmiejesz i wiesz, że to jest prawda. I ludzie, ta osoba, wiesz co będzie chciała, jeżeli ma mózg taki w jedną albo w drugą, powie: To co jest prawdą w końcu? Musisz się określić. Nie może ta osoba linearnie ułożyć sobie jakąś ostateczną prawdę, jakiś ostateczny fakt. Układasz sobie ostateczny fakt, a później go łamiesz, później nie ma tego ostatecznego faktu. Na tym to polega, że potrafisz śmiać się i smucić się, że potrafisz widzieć osobę, która zachowa się teraz tak, kozaczy na przykład, a później jest smutna i słaba. I cię to nie denerwuje. Nie denerwuje cię to, że ta osoba wcześniej kozaczyła, a teraz jest taka słaba. I po co kozaczyła, jak ona jest słaba? Rozumiesz, rozumiesz, że wszystko jest jednocześnie, że wszystkie rzeczy mają swoje miejsce. Jak powiesz, muszę być wrażliwy i zamkniesz się w tym, to nie będziesz twardy i ograniczysz się, bo jak będziesz Wrażliwy i twardy, to osiągniesz więcej rzeczy, bo każda rzecz ma swoje miejsce, jest idealna. Tutaj idealnie mogę być wrażliwy, tutaj idealnie mogę się poddać, tutaj idealnie mogę cichnąć i twardo działać. Tutaj mogę się załamać i powiedzieć: Jestem bezsilny, nie dam rady. A godzinę później wziąć sprawę w swoje ręce i mówić: Ja to załatwię, to jest w moich rękach. Jeżeli potrafisz to zrobić, przeskakiwać szybko, to zwiększasz swoje możliwości. Więc ten film to jest taka uwaga, takie uświadomienie, żebyś myślał sobie: "Prawo przyciągania nie działa", i się uśmiechał. "Prawo przyciągania działa", i się uśmiechał. Twój mózg, zapamiętaj to dobrze, będzie chciał zamknąć się w jednym. To jest takie, to jest walka z ewolucją, tak jakby. Wygoda chcecie zamknąć, wygoda chcecie zamknąć w bezruchu, w ciepełku i tak ciągniecie, ciągniecie w proste, w łatwe, w takie zamknięte, że wiem. Chcecie zamknąć, ciągnie i ciągnie, i ciągnie, jak grawitacja. Chodzi o to, żeby być świadomym tego. Tyle, mam nadzieję, że film jest pomocny. Jeżeli tak, to zostaw lajka, jeżeli interesuje interesujecie kanał i tematyka, to możesz subskrybować i widzimy się następnym razem.